Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a w studiu poseł Michał Kamiński, Skoła Poselskiego Europejscy Demokraci i Partii Unia Europejskich Demokratów. Dzień dobry, witam Państwa i panią redaktor. Bardzo Nie, serdecznie. Miałam zacząć inaczej, ale ponieważ jesteśmy po wspólnej takiej częściowej lekturze prasy, to zapytam, za co politycy kochają tabloidy? Znaczy, ja myślę, że politycy się boją tabloidów e, i ta miłość jest mocno podszyta strachem i dlatego e, tak naprawdę no, logika wydarzeń jest taka i to nie tylko w Polsce, że praktycznie no, nie tylko polityk, ale nawet celebryta szerzej rozumiejąc, no, sportowiec. Nie wygra z tabloidem, tak? Tabloid ma zawsze gigantyczną przewagę, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń tak naprawdę. Ale na razie się nikt, to nie mówimy o żadnym procesowaniu się z tabloidem, tylko z tym, że politycy chętnie, no tak, nie, może nie tyle przyjaźnią się z tabloidami, co nie chcą ich urazić. No tak, choć to, że to, no, no, to wynika z tego, że to jest taka sympatia podszyta strachem, tak? Chociaż zazwyczaj na końcu, to, to, to nikt na tym nie zyskuje. No, o czym boleśnie przekonał się dwa dni temu pan prezydent. No i właśnie dlatego o tym rozmawiałem. Tak, ale ja tutaj może wystąpię w nietypowej dla siebie roli obrońcy pana prezydenta, no bo trudno, ja, ja szczerze mówiąc, ja, ja rozumiem niezręczność tej sytuacji, ale przecież to nie jest wina Andrzeja Dudy, no bo skąd on mógł wiedzieć, jak się pani doda, ubierze na, na galę? To raczej pani Może no, organizatorzy po... powinni też no, zadbać o to, zważywszy na gości, którzy no, 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 ale prezydent się moim zdaniem w, te, w tej sytuacji, no z drugiej strony naprawdę zastanówmy się, jak miał się zachować. No, przecież ja zakładam, że on tego nie zrobił e, celowo. To, to pytanie jest szersze, czy, czy warto, czy, czy prezydenci powinni, że e, tak powiem, e, chodzić na takie imprezy. No, ja uważam, że żyjemy w demokratycznym kraju i super Express, i fakt, czyli gazety, o których mówimy, to są gazety, które czytają Polacy, Polacy, którzy chodzą na wybory, to są gazety, które kształtują, można się na nie oburzać, ale one są częścią naszej rzeczywistości. Ja się nie dziwię, bo, tym bardziej, że jak to słusznie wypomniano, prezydent z kolei, Bronisław Komorowski, był na gali faktu i tak dalej. Więc ja bym z tego nie czynił, akurat z tego bym nie czynił Andrzejowi Dudzie z zarzutu, no bo on z całą pewnością podkreślę, nie, nie, nie wiedział w jakiej sytuacji się znajdzie. Ona jest niezręczna, trochę go ośmieszająca, ale to nie jest jego wina. on ja, je... uciekał od tortu i od pani to też byłaby Ja już, ja już, ja już ba bardziej mam, bardziej mnie, ba bardziej wina pana prezydenta jest, że on jak po wszechnie wiadomo, prawda, koresponduje na forach społecznościowych z osobami, które się podpisują. Już nie będę cytował, Dobrze, bo dzieci zostawmy, mogą nas słuchać. Może zostawmy Ale już... Ale akurat e, za tę sprawę, to... Te tematy... To, 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 bym, to jest ostatnia rzecz, o którą mógłbym mieć pretensje do pana prezydenta. No to teraz porozmawiajmy o sprawach e, o wiele poważniejszych. Pewnie jako były poseł do Parlamentu Europejskiego, a także poseł z Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu. Czasem pan spogląda na to, co się dzieje w Strasburgu i w Brukseli. Chciałam pana zapytać o te rezolucje. Parlamentu wyrażającą zaniepokojenie mm. wymierzoną w Unii Europejską propagandą ze strony Rosji, tak zwanego, tak zwanego państwa islamskiego i mamy odpowiedź Rosji. Prezydent Putin nazwał dokument degradacją wyobrażeń o demokracji, a rzeczniczka MSZ-u Rosji Maria Zacharowa przestępstwem informacyjnym. Czy przyjęcie tej rezolucji było dobrą decyzją? Oczywiście, że było dobrą decyzją i była, była, była po raz kolejny takim niezauważanym w Polsce, a czymś, co ja pamiętam jeszcze z moich czasów w Europarlamencie, elementem też współpracy pomiędzy Polską politykami PiSu i Platformy Obywatelskiej, szerzej polskimi eurodeputowanymi w Europarlamencie. Ja pamiętam, nam się to bardzo często zdarzało, że w tych sprawach fundamentalnych, niezależnie od różnic, które są w Polsce, polscy eurodeputowani występowali razem. Czasem ta solidarność się psuła, zawsze z, ze szkodą dla Polski, natomiast tutaj to był przykład, kiedy polscy eurodeputowani zagrali razem i zagrali słusznie, ponieważ w oczywisty sposób Euro, Europa jest na celu celowniku Rosji, to powinno być źródłem refleksji poli tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy cieszą się z sukcesów ugrupowań eurosceptycznych w Europie, bo większość tych ugrupowań jest jawnie popierana przez Rosję. Od pani Le Pen zaczynając, poprzez sam proces Brexitu, który zakończył się, jak wiemy, wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Rosjanie Ale ewidentnie... przeciw rezolucji, przepraszam, głosowali zieloni... Yy... Ugrupowania komunistyczne, socjalistyczne? No tak, czy, nie, nie wszyscy socjaliści, natomiast ja znam iluś socjalistów, którzy są bardzo konsekwentni w swoim oporze przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. Choćby pre, były już prezydent Estonii Ilves, e, który był członkiem frakcji socjalistycznej a, i zarówno jako poseł był ze mną na pomarańczowej rewolucji w 2004 roku, a później jako prezydent Estonii no, był bardzo twardy wobec rosyjskiego imperializmu. Więc te podziały są szersze niż po, podział lewica tym bardziej, że wie pani, mnie dziwi, zarówno jak w Polsce, jak i w Europie. Lewica bywa, ta, ta definiująca się jako lewica, bywa prorosyjska, kiedy dzisiejszy reżim Putina, no naprawdę z lewicą, ma już niewiele wspólnego. To jest reżim, który stawia na szowinizm, na mieszanie religii i polityki, na imperializm w polityce międzynarodowej, na prześladowanie mniejszości. No to sto, to, I jako, teraz stawia powiedziałbym, powiedziałbym, że to są klasyczne. Ja chciałbym przejść do następnego tematu. Okay, więc powiem, przepraszam, że teraz teraz stawia też na Jak to w się systemy rozgadałem. rakietowe S-400 tak, no, no, w obwodzie kaliningradzkim, by zmusić Amerykę do wycofania się z Polski. I co, powinniśmy się bać? Znaczy, powiem, co? Ja w ogóle uważam, że znaczy, no, kategoria strachu w polityce to nie jest dobra kategoria, bo wszelkie emocje w polityce uniemożliwiają, pozytywne i negatywne skądinąd, uniemożliwiają racjonalne myślenie. Natomiast yy, my powinniśmy do Rosji podchodzić realistycznie i Rosja wielokrotnie pokazała, że jest w stanie... Łamać to wszystko, co po roku 89, dobra, 91, czyli po upadku Związku Radzieckiego, uważaliśmy już przynajmniej w naszej szeroko rozumianej sferze kulturowej za melodię przeszłości. To znaczy gwałcenie suwerenności innych krajów, pretensje terytorialne, prześladowanie opozycji, to takie dość jawne, jak to ma miejsce w Rosji. No i niestety Rosja bardzo uniemożliwia ludziom, którzy nie mają antyrosyjskich przekonań. Ja na przykład takich nie mam, ale Rosja bardzo utrudnia. Panie pośle, znowu się pan rozgadał. Ja pytam, czy, no, czy powinniśmy się wie, bać. Jak to w salonie. Nać, wie, no, bać? Jak mu, powtórzę, strach nie jest dobrą kategorią w polityce, ale powinniśmy patrzeć na Rosję realistycznie, a to spojrzenie realistyczne każe nam Sformułować tezę, że Rosjanie są zdolni do posunięcia się dużo dalej niż inne kraje naszej sfery cywilizacyjnej, jeżeli uznamy Rosję za kraj naszej sfery cywilizacyjnej. I jeszcze jedno pytanie, że tak powiem, zagraniczne. Dzisiaj szczyty w Brukseli. Unia Europejska, Ukraina. Będzie rozmowa innymi na temat liberalizacji polityki wizowej. Czy powinniśmy trzymać kciuki? Bo z jednej, tak, z jednej strony ja dobrze dla Ukraińców, ale z drugiej strony też ekonomiści ostrzegają, że oni mogą wtedy wyjeżdżać do pracy na zachód. No wie pan co, no to są te same obawy, które żywiono wobec Polaków. No, akurat Polska ewidentnie jest beneficjentem tego, że Ukraińcy wyjeżdżają i pracują, bo często no wypełniają tak, o w Polsce o to, oni, tę lukę, którą... Jak będą mieli łatwiej, to mogą pojeść. Jechać dalej, gdzie tak, więcej ale, płacą. No wie co, ale to też jest tak, że z Polską jest najmniejsza bariera kulturowa i językowa dla Ukraińców i jest też geograficznie najbliżej, więc ja bym się tego tak strasznie nie obawiał. Natomiast ja na to patrzę szerzej, bo nie ukrywam, że ja się tym bardzo mocno zajmowałem, będąc autorem pierwszego raportu Europarlamentu, który mówił o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Ja zawsze uważałem, że względem Ukrainy i Rosji, względem Ukrainy i Gruzji Unia Europejska w wymiarze polityki wizowej powinna mieć taką... Dopóki Rosja się nie zmieni, taką oto politykę, że zawsze łatwiej powinno być wyjechać do Europy ludziom posiadającym ukraiński czy gruziński paszport, niż rosyjski. Dlaczego, pani redaktor? Ponieważ na terenach, które okupuje Rosja, zarówno w Gruzji, gdzie okupuje to e, tak pośrednio w jakimś sensie przez tak zwane separatystyczne republiki, czy poprzez Krym albo te regiony okup zrew zrew zrewoltowane na Ukrainie, no Rosjanie rozprzestrzeniają swoje. Paszporty. Dla ludzi na Wschodzie fakt, czy dany paszport ułatwia im podróż na Zachód czy utrudnia, jest istotnym argumentem, czy ten paszport przyjmować, czy nie. Dlatego uważam, że dobrze by się stało, gdyby posiadanie ukraińskiego paszportu w tym świecie, który dziś istnieje w świecie agresywnej, okupującej swoich sąsiadów Rosji był pewnym atutem w podróżowaniu na Zachód, a nie przeszkodą. Panie pośle, zapowiadał pan niedawno, że wkrótce złoży interpelację do ministra Mariusza Kamińskiego, który niegdyś z Sejmowej Mównicy mówił, że związki z aferą taśmową miał ówczesny polityk koalicji rządzącej. Czy pan złożył tę nie, jeszcze interpelację Jeszcze nie, ale złożę ją dosłownie w najbliższych dniach. Nawet A, mogę powiedzieć pani, że, że właśnie dzisiaj ją skończyłem e, e, pisać i, i, i złożę ją dosłownie w najbliższych dniach, ponieważ mnie ta wypowiedź zaniepokoiła. Ponieważ... A o którego polityka chodzi? A, ja nie mam się pan, pojęcia, ja się ale nie domyśla. Się pan, ja się nazywam Kamiński, ale Michał. Niestety dość często zdarza się, że mówi się do mnie, panie Mariuszu, co nie ukrywam, i irytuje Dobrze, mnie. Ale czy pan się e... domyśla? Nie, nie domyślam się, panie redaktor. Znaczy domyślam się zupełnie czegoś innego. Domyślam się, że nie ma żadnego polityka opozycji, który stałby za aferą taśmową. A raczej myślę, że wypowiedź pana Mariusza Kamińskiego sytuuje się w... Pana ministra Mariusza Kamińskiego sytuuje się w tym dość częstym w Prawie i Sprawiedliwości tonie pewnych pomówień i insynuacji. Eee, I dlatego chciałbym, aby pan minister to wyjaśnił. Bo jeśli ma, w co ja, żeby było jasne, nie wierzę, jakiekolwiek dowody bądź przesłanki, by sądzić, że jeden z polityk w ówczesnej koalicji rządowej stoi za aferą taśmową, to byłby to tak niewyobrażalny skandal, że pan minister powinien to ujawnić. Zresztą no, nie wyobrażam sobie, żeby taka wiadomość mogła PiSowi, czyli jego władzy, zaszkodzić. Dlatego nie wierzę, że taki fakt miał miejsce, bo gdyby miał, to byśmy już o tym wiedzieli. Natomiast ja uważam, że jeżeli ktoś coś mówi z trybuny sejmowej, i jest ministrem, mówi to w dodatku w debacie, która jest poświęcona ocenie rządów, Poprzednich ośmiu lat, no to po, powinniśmy mieć prawo, jako posłowie, dopytać pana ministra, o co mu chodziło, bo zarzut chyba pani przyzna, jeżeli jest prawdziwy, to jest bardzo poważny. A propos platformy, platforma ma gabinet cieni, a pana partia coś będzie mieć? coś. Ja co ja powiem tak, no, ja wielokrotnie mówiłem to nie jest żaden problem, że platforma ma gabinet cieni. No, taka jest, tak jest. Nie chciałaby prawo... być jakimś cieniem? Nie, nie chciałby być cieniem. Yy, yy, natomiast yy, raczej ja mam z, zazwyczaj odwrotne problemy. Że raczej nie przypominałem Cienia, tylko, tylko na odwrót. Natomiast yy, ja powiem tak każda partia opozycyjna ma prawo swój model opozycyjności y, przedstawiać i bycie gabinetem cieni, czy tworzenie gabinetu cieni jest czymś, co się w cywilizowanym świecie zdarza. Mnie zdziwiła raczej wypowiedź pana e, przewodniczącego Schetyny, ale do jego różnych dziwacznych wypowiedzi ja się zdarzyłem przyzwyczaić. To którym, może pan za krótko stał którym, y, pod billboardem, co pan którym, ale kiedyś. Ale na, na tyle długo, żeby, żeby że jak powiem zapałać jeszcze większą sympatią do pana przewodniczącego. Natomiast zdziwiło mnie, że on w czasie, kiedy przedstawia gabinet cieni, który siłą rzeczy ma się zajmować rządem, powiedział, że już Platforma się pisem nie będzie zajmować. Zdaje się, że znowu się z tego wycofał, bo jak wczoraj go słyszałem, to zdaje się, mówi, że jednak się będą zajmować, co jest skądinąd naturalne. I trudno mieć pretensje do pisu, że się zajmował Platformą, jak był w opozycji. Trudno mieć do Platformy pretensje, że się będzie zajmować pisem, jak jest w opozycji. Dobrze, bo to taka jest rola opozycji. Króciutko jeszcze jedno pytanie, bo patrzę na zegar, musimy y, kończyć. Wczoraj pana niedawny kolega z Platformy, Borys Budka, powiedział, że Opinia publiczna została zmrożona informacją o możliwym zatajeniu przez profesora Muszyńskiego ewentualnej pracy dla służby wywiadu w latach 90. -tych. Czy pan również czuje się zmrożony albo Ale ja, 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 ja Wie pan, czy jeżeli mieliśmy i słusznie pretensje do Antoniego Macierewicza, że w ramach tak zwanej weryfikacji WSI ujawniał e, e, tożsamość polskich agentów i to była pretensja słuszna do Macierewicza, to ja bym jednak nie stosował moralności Kalego. Dla mnie nie jest problemem to, że pan sędzia Muszyński był współpracownikiem polskich służb, bo to jest powód do honoru, a nie do e, rzeczy wstydliwych. I, i Fakt, że tego nie ujawnia, też nie, o nim źle nie świadczy, no bo taka jest natura tej służby, że się tego nie ujawnia z natury rzeczy. Natomiast ja uważam za błąd, że kogoś takiego, z taką przeszłością się wystawia do Trybunału Konstytucyjnego, bo w ten sposób Ale na razie się się nie mam pewności, jak jest. No i wie panie co, no, mam nadzieję, że my tej pewności nie zyskamy, bo ja nie chcę żyć w kraju, w którym tożsamość agentów się ujawnia, tak? No bo to. W musimy postawić sposób. kropkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję miłego dnia, pani i państwu. Michał życzę. kamiński, Unia Europejskich Demokratów. Była tam chęci. Do usłyszenia. Do usłyszenia.